Proszę Państwa, spotykamy się po raz kolejny na prezentacji, już nie pierwszej, zresztą projektu gimnazjalnego, przygotowanego przez panią Joannę Marciani. Więc nie jest zaskoczeniem, że jeżeli jest to pani Joanna Marcianik, to mówimy o tradycjach regionalnych. Przy tej okazji chciałbym również podziękować osobom, które wspierały bardzo silnie panią Asię, mianowicie panu Marcinowi Bąkowskiemu oraz pani Iwonie Bobek. Tematem dzisiejszej prezentacji będą tradycje wielkanocne na Warmii i Mazurach. Do których obejrzenia serdecznie zapraszam. Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło. I zwyczaje, i obrzędy, i dom pełen wspomnień. Bogata tradycja ziemi mazurskiej odchodzi już w zapomnienie. To, co odróżniało ten region od innych, tkwi już w pamięci nielicznych. Może oprócz wyobrażeń świadczących o zagubionych tradycjach Wielkanoc na Mazurach nie była inna od tych świąt, jakie przeżywamy dzisiaj. W przypadku, gdy tradycje są żywe, w ich kultywowaniu uobecnia się bliskość ludzi, radość wspólnego przeżywania, gdyż tak samo lub podobnie pojmują oni świat. Okres pasyjny i Wielkanoc to najbardziej stosowna pora skłaniająca człowieka do refleksji nad czasem i przemijaniem, nad życiem i śmiercią. Wielkanoc obchodzimy wiosną, gdy przyroda budzi się z zimowego snu. Na polach słychać śpiew ptaków, szum wiatru, szmer strumienia. W powietrzu czuć zapach budzącej się do życia przyrody. Święto to ściśle związane jest z wiosną i towarzyszą mu różne zwyczaje i obrzędy, które sięgają prasłowiańskich czasów. Dzisiaj przedstawimy Wam tradycje związane z Wielkim Tygodniem, te zapomniane, nieznane i te, które jeszcze dziś są obchodzone. Posłuchajcie. Są takie święta raz w roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas. Miłość do ludzi, do przyrody, zielone każdy z wiosną gra, a w naszych sercach radość trwa. Młoda trawka się zieleni, wstępem śniegiesz po wekotki. Już słoneczko mocniej grzeje, miły wiatr wokoło wieje. Przyleciały ptaszki za losonowiną, zaśpiewały, zawołały nad oziminą. Idzie wiosna, a wraz z nią święta idą. Przyszła wiosna, dobra wiosna, a z nią pora wielkanocna. Jak ludowy zwyczaj każe, zielony gajek dzieci niosą wiośnie w darze. A ten nasz gajczyk z lasu idzie, przyglądają mu się wszyscy dobrzy ludzie. Przygotowania do świąt nasilały się od niedzieli palmowej, która była wstępem do Wielkiego Tygodnia. Bielono izby i obejścia, wietrzono pościele i krzątano się wokół jadła na wielkanocny stół. Do niedzieli wszystko musiało być oczyszczone.
nie tylko duszę, ale także chata i obejście. Trzeba zrobić porządek w obejściu. Niech będzie wszędzie czysto na przyjście Pana. Wybielimy ściany, naprawimy dziury w płocie. Ściany wybielone. Teraz trzeba posprzątać chałupę. Po takim obejściu widać, że Wielkanoc blisko. Przędy wielkanocne rozpoczynała niedziela palmowa, zwana także kwietną lub wierzbną. Upamiętniała ona wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dawniej palmy wykonywano tylko z zielonych gałązek i ozdabiano kwiatami. Podstawą każdej była wierzba, gdyż to ona, jak głosi legenda, pierwsza ogięła swe gałązki, płacząc na śmierć Chrystusa. W ten dzień, wczesnym rankiem, chłopcy gonili dziewczęta, wymachując wierzbową gałązką. Bicie to miało napełnić dziewczynę siłą do pracy w polu. Orzeźwioną z nami wiary, wraca w domy ciżba prosta. Jak każe zwyczaj stary, wróżką wierzby siebie chłosta. Nie ja biłam, wierzba biła. Z niepamiętnych czasów świata, taki zwyczaj trwa radośnie. I syn ojca, i syn brata, poświęconą różdżką chłosty. Oprócz wierzby w tradycyjnej palmie były gałązki brzozy z listkami. Pióropusze trzciny, suszone bibułkowe lub żywe kwiaty. Wierzono, że im dłuższa palma, tym dłuższe życie. Zetknięta za obrazem palma miała chronić przed pożarem i piorunem, a połknięta bazia przed chorobą gardła, płuc i wszelkim bólom. Aby palma miała tę moc, musiała być poświęcona w kościele. Otóż wierzbna, otóż kwietna zawitała nam niedziela. Do świątyni gronem wszelkim idą młodzi, idą starzy, różdżkę wierzby z młodym listkiem niosą święcić do ołtarzy. Już wielki tydzień, rzewniejsze brzmią pieśni, dłuższe modlitwy, posępniejsze lica. Śmiech się nie ozwie, struna nie zadzwoni. Początek Wielkiego Tygodnia oznaczał koniec porządków przedświątecznych i upływał pod znakiem oczekiwania Wielkiej Niedzieli. Wiele też ludowych wróżb wiązało się z tym okresem. Dni wielkotygodniowe wróżyły pogodę na cały rok. Uważano, że jaka Wielka Środa, taka będzie wiosna, jaki czwartek, takie lato. Wielki Piątek wróżył pogodę, żniwa i wykopki. A sobota zapowiadała pogodę na całą zimę. Wielka Środa zwana była ciemną jutrznią. Po niej aż do rezurekcji milkły dzwony, po wsiach chodzili chłopcy z kołatkami, bębnem lub tak zwanymi tarapatami i obchodząc codziennie wieś trzy razy, przypominali wszystkim, że obowiązuje post. Czwartek zwany był też cierniowy. Dzwony kościelne milczały. Aż do Wielkiej Soboty używano tylko klekotów do kołatania, a chłopcy biegali z kołatkami, mocno hałasując, co miało symbolizować wypędzenie Judasza. Wstawajcie, barany, na te Boże rany. To najsmutniejszy dzień w roku. Jezus umarł na krzyżu. Oto moje przykazanie.
przykazanie, byście się wzajemnie miłowali, albowiem nie ma większej miłości dla tę, która oddaje życie za drugiego człowieka. Nogi dźwigał swój krzyż. Była to droga miłości, cierpienia, za nasze grzechy wynagrodzenia, droga najdalsza ze wszystkich dróg. Wybrał ją Jezus, człowiek i Bóg. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek zajmowano się malowaniem jajek. Zabierały się do tego młode dziewczęta, a w wodzie, w której jajka się gotowały, myły włosy, wiedząc, że będą gęste i bardzo piękne. Zniosła mi kura jajek 6. Pytam więc kurę, czy mogę je zjeść? Ko-ko-ko, ani sadzonych, ani na twardo. I jajecznicy nie, i na miękko nie, nie dam, choćbym miała pęknąć. Pytam więc kurę grzecznie, czy mogę utrzeć te jaja na kogel mogel? Spojrzała na mnie jak na osła, zagdakała, wniosłam. Jajko jest symbolem odradzającego się życia. W chrześcijaństwie jest to symbol grobu, z którego zmartwychwstał Chrystus. Jajku przypisywano moc magiczną. Należało jej jednak ozdobić jakimś znakiem. Kwiatkiem, słońcem, gałązką, kogucikiem, ptaszkiem, serduszkiem, kurzą łapką. Czas już krasić jajka. Ja zajmę się pieczeniem baby. Znana była zabawa w wybitki, zwana także walatką. Polegała na tym, że dwaj chłopcy brali do prawej ręki po jednym barwionym jajku i uderzali jednym o drugie. Którego jajko zostało zbite, ten przegrywał. Inną pisankową grą była burda, polegająca na rzucaniu do siebie pisanek. Kto złapał, zatrzymywał pisankę przeciwnika. Kto stłukł, oddawał jedną ze swoich. W niektórych miejscowościach urządzano zawody przerzucania pisanek przez dachy kościoła lub chaty. Kapłan jadła i napoje poświęconą kropi wodą. Wielkie Boże dary Twoje niech do grzechu nas nie wiodą. Niechaj człowiek wśród biesiady przypomina, że są głodni. W Wielką Sobotę podczas nabożeństwa odbywało się święcenie wody i ognia. Po zakończeniu palono najstarszy we wsi krzyż przydrożny. Wierzono bowiem, że jego popiół zapobiegnie wielu chorobom przez cały rok. Zabierano więc do domu węgle pozostałe po spaleniu krzyża i stosowano je w postaci okładów na bolące miejsce. Aż do 1945 roku nie znano na Warmii i Mazurach zwyczaju święcenia potraw. Ale później... Przygotujmy święconkę, ja włożę babę. Włóżmy placki z pszennej mąki na mleku i miodzie. Wędzone mięsiwo, kiełbachy i szynki. Jajko, pieprz, sól i ocet. Bochenek chleba. Ser, masło i chrzan.
Wielką niedzielę o wschodzie słońca w kościele odprawiała się msza zwana rezurekcją. Kto rezurekcję przespał, nie miał prawa jeść święconego. Wierzono też, że kto nie pójdzie, będzie ciągle chorował. Już od palmowej niedzieli czekano z niecierpliwością na Wielką Niedzielę. Jedzie Jezus, jedzie. Jedzie żółty śledzie. Kiełbasy zostawi i pobłogosławi. Dobre placki przekładane, kiełbasy nadziewane. Daj mi, Chryste, zażyć tego, daj doczekać święconego. Czy strażnicy pozwolą nam wejść do grobu? Miejmy nadzieję, że tak, ale czy odsuną nam kamień, który jest bardzo ciężki? Same nie damy rady. Spójrzcie, nie ma strażników! Ciekawe, co się z nimi stało! I kamień jest odsunięty. Któż to mógł zrobić? I nie ma ciała Pana. Nie bójcie się. Wiem, kogo szukacie. Jezusa z Nazaretu. Ale nie ma go tu, bo zmartwychwstał i żyje. Pokój wam. Czuwajcie i módlcie się, bo po to umarłem na drzewie krzyża i zmartwychwstałem, aby otworzyć wam niebo. Po ceremonii rezurekcji można było zasiąść do stołu. Śniadanie wielkanocne nie było bogate. Jadało się jajka na twardo, masło uformowane w figurkę baranka z oczami z ziaren pieprzu i uszami z listków borówek, chleb razowy pieczony w szerokich, płaskich formach, twaróg oraz różnorodne ciasta, wśród których nie mogło zabraknąć słonych ciasteczek w kształcie ptaków. Następne posiłki były już bardziej znacznie urozmaicone i zawierały różne potrawy mięsne. Niedziela wielkanocna była dniem spędzanym z rodziną, pełnym zabawy i radości. W różnych miejscach chowano podarki od zajączka, których później szukały dzieci. Nieco starsi zakładali się, kto zje więcej jajek, a młodzież bawiła się staczając jajka z pagórków lub tłukąc się jajkami. Biją dzwony, złote dzwony, coraz głośniej, prędzej. Zaraz jajkiem wielkanocnym podzielimy się jak serce. Na bieli obrusa rozsiadły się baby. Mazurek do tańca zaprasza do rady. Wesołe pisanki, jak kwiaty na stołach. Skubiący baranek jest wesoły. Święcony baranek wita i woła. Wielkanoc, Wielkanoc, Wielkanoc. Nasz stół wielkanocny haftowany w kwiaty, w borówkowej zieleni listeczków skrzydlatych lukrowana baba rozpycha się na nim, a przy babie mazurek w owoce przybrany. Na półmisku leży owiec, jak przystało, dla babci ręku wysiany, cukrowy baranek skupił go nieśmiało, a obok misa pisanek, pisanki, pisanki, stęczy malowanki, przedziwne kolory, napisy i wzory. Idźmy złożyć życzenia. Weźmy kogucika. Choć po dwa grosiki, by kogucik miał buciki. A gosposia skrzętna da nam chleba, da nam sera. Placków jajek nie żałujcie, bo jak nic nie dostaniemy, wszystkie garnki potłuczemy. Gospodyni rada do koszyka wkłada parę barwnych jajek.
wkłada ręką szczodrą, by się w gospodarstwie jak najlepiej wiodło. Święta idą, święta, święta wielkanocne. Wszystkim tu składamy życzenia gorące. Późnym wieczorem po wsi chodzili dęgusznicy. Oprócz pieśni kościelnych śpiewali inne wesołe pieśni, za które otrzymywali datki, najczęściej jajka. Chodzenie po dęgusie trwało prawie całą noc i kończyło się częstym polewaniem wodą, bo rozpoczynał się wielkanocny poniedziałek nazywany lejem. Do 1945 roku na Warmii i Mazurach zwyczaj polewania wodą praktycznie nie występował. W poniedziałek już o świcie zaczynało się smaganie gałązkami wierzbowymi, brzozowymi lub jałowcem. Smagali przede wszystkim chłopcy, zwłaszcza co ładniejsze dziewczęta. Ale od smagania można było wykupić się, ofiarowując najpiękniejsze pisanki. Prosimy! A kto to tak nas rano odziedza? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na dzięki dzieku famen. Dobry wieczór, nasza pani. Czyście się nas spodziewali? Nam wykupek sykowali? Stumpa pani stumpa, kluczeka miebrzonka. Od komórki do komórki szuka noża od pieczonki. Dajcie nam świńskiego ciała, aby się wasza dusza do nieba dostała. Po wykupku chodzę, suczkę z sobą wodzę. A wy pani wstajcie, moją suczkę oglądajcie. Dajcie po jajuszku i kiełbasy do tego, to pójdę do drugiego. A tak musimy osmagać, co pani nie by do pły kąsać. Wykupcie się, dajcie się, dajcie mi jajko. I wam, pani gospodyni, za ten wykup coście dali, co byście za rok doczekali. Wasze chlywki, wasze sopki, wasze wszystkie obchodki i te wasze małe dziadki. Niech wam rosną jako kwiatki. Ostańcie się z Panem Bogiem, już ma za ostatnim progiem. Idź da z Bogiem. Dziękuję wam za odziedziny. Jest tradycja stara, by w drugi dzień świąt dęgusa odprawić. Gospodarzu, gospodyni, piękne dziewczęta macie. Dajcie je polewać. Śmigu z dyngu. Przychodzimy tu po dyngusie, zaśpiewamy o Jezusie, o Panience i o Świętym Piotrze, o Judaszu i o Łotrze. Alleluja, alleluja. Prysznic, prysznic koło studni, już od rana pompa do dni. Kto choć z rana nos wysunie, wnet na niego strumień lunie. Dyngus, śmigus, śmigus, dyngus. Śmiej się córko, śmiej się synku. Tak się śmieje wieki całe, wielkanocny poniedziałek. Pukałówka nieduża, by dziewczyna jak Piotruża. Jak Piotruża, jak Lilia, za dęgusem się uwija. Alleluja, alleluja. Wielkanocne obyczaje wszyscy dobrze znamy. Pamiętamy o nich, gdy przy stole się zbieramy. Idą święta, wielkanocne idą święta. O tych świętach każdy zając pamięta. Do koszyczka zapakuje słodyczy. I na święta ci przyniesie moc życzeń. Idą święta, wielkanocne święta.
o tych świętach i kurczątko pamięta. W żółte piórka się ubierze, wesołe, wśród pisanek będzie biegać po stole. Idą święta, wielkanocne święta, o tych świętach nasz baranek pamięta. Ma na szyi mały dzwoneczek dźwięczący, będzie dzwonił, będzie skakał po łące. Za uwagę dziękujemy, zdrowia, szczęścia wam życzymy. Niech te święta wielkanocne będą ciepłe i radosne.